Siema, siema telewidzu, witam cię w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym będziemy oglądać paradokument Szkoła. I ten odcinek jest nieco specjalny, z tego powodu, że ktoś z was mi wysłał, jaki odcinek powinien obejrzeć, że jest tam Maja Firek z Twoje 5 minut. I zobaczyłem ten numer odcinka, który podesłał mi widz, ale coś mi się nie zgadzało. Stwierdziłem, nie, ja znajdę coś lepszego z Mają Firek, no i... Moi drodzy, to będzie złoto. Nie będę wam czytał, o czym to jest, przekonajcie się sami, natomiast zobaczyłem snippet i jestem bardzo podekscytowany. Moi drodzy, Szkoła, odcinek 794, w którym występuje uczestniczka Twoje 5 minut Freeza. Zapraszam! Dosłownie moment po skończeniu nagrywania tego odcinka, zobaczyłem, że dzień wcześniej, od momentu kiedy nagrywam, wstawił go Paweł na karną. Nie martwcie się, on skomentował tylko jeden segment, jeden wątek. Ja skomentowałem oba. Więc mój odcinek lepszy, moi drodzy. Nikola Rosiecka z pierwszej F liceum uważa, że ludzie chorują głównie przez złe odżywianie. Dlatego stara się jeść zdrowo i zwraca uwagę, aby jedzenie nie zawierało chemicznych dodatków. Hejka! Hej. Eryk, co ty jesteś taki blady? Bo nie ma zadania z matmy i boi się kremy. Nie no, mówię poważnie, wyglądasz fatalnie. Toż to ambasador! To ambasador dorósł i został w tej samej szkole. No, patrząc na to, co odpierdzielał, no to balls of steel. Od dziś jestem bogatym kolesiem. Lucja, grasz w golfa? Mam kartę świetnego angielskiego klubu. A to złoto to chyba nieprawdziwe. Dostałem od jednego szejka na urodziny. Nie no, mało spałem. No dobra, ale masz bladą cerę, podkrążone oczy. Wiesz, że to może być choroba nerek? To wszystko przez to, że jesz za dużo soli. O kurwa! Miałem takich znajomych w swoim życiu. Miałem takich ludzi, którzy przychodzili i mówili tak: no ty tutaj, masz pryszcze, dlatego że na 100% myjesz się mydłem białym, a nie niebieskim. Chyste, bajzo, tacy straszni ludzie. Blada cera to niedobór witamin. Spierzchnięte usta to niedobór minerałów. Eryk, weź o siebie zadbaj. Też mam bladą skórę i też mam spieśnięte usta. Chyba jednak nie oddaję to jedzenie w maku codziennie. Chyba jednak nie oddaję. Mało spałem i nie jadłem śniadania, to tyle. No i po prostu zaraz pójdziemy, nie wiem, kupimy sobie batonika czy coś. Batonika? O nie, nie, proszę cię. Zobacz, co ja mam lepiej. Tutaj jest sałatka z czerwonej soczewicy. No co tu jest? Mam jeszcze... Oczywiście bułkę z pastą, z jarmużu i szpinaku. Powiem ci Nikola, jedyne czego brakuje to żebyś powiedziała, że chodzisz do szkoły w chmurze. No nie chodzisz do szkoły w chmurze niestety, chodzisz do prawdziwej szkoły, w TVN-ie. Także no, ja myślę, że twoja koleżanka ze szkoły w chmurze nie dość, że zrobiła, by to wszystko zjadła, by to wszystko, to jeszcze nie wiem, poszła na siłownię przed tą szkołą i nie wiem, od 3 w nocy składała origami czy coś. A ty to tak sama sobie ogarniasz śniadanie? Mi to mama robi. Tak, wszystko robię sama. Tu jest bułka, zrobiłam ją dzisiaj rano sama, z ekologicznych ziaren. Obudziła się o 2 w nocy, żeby to ciasto porządnie wygnieść, jak w prawdziwej piekarni. Taka jest oddana temu fit lifestyle. No, podziwiam. Dobrze, że nie ufa swojej matce. Jej matka na pewno dosypuje jej glutaminianu sodu do jedzenia. Dzięki w sumie. Na pewno jest smaczna, spróbuję. Może okaże się ja dobra. Ja bym wolała jajecznicę. Jajecznicę? Okay. Laska, jajka to jest cholesterol. Jeżeli już jesz, to tylko na miękko. No i oczywiście 2 razy w tygodniu, nie więcej. I od kurs wolnego wybiegu. Czemu akurat na miękko? Jest jakieś solidne naukowe wytłumaczenie, dlaczego jajka na twardo na przykład są gorsze niż jajka na miękko? No bo jajecznica, okej, smażone na oleju, więcej kalorii, więcej tłuszczu, bla. W sumie ja najbardziej lubię jajka na miękko. To będę zdrowy, będę zdrowym pieskiem. Mama robi codziennie sadzone na śniadanie i mam wywalone, czy kury są z wolnego wybiegu. Czy nie? A to na minus, panie! To nie wspiera się chowu klatkowego, to matkę trzeba zmienić. Wiesz co, ja odżywiam się sama, czuję się fantastycznie i mam nadzieję, że Eryk też się tak będzie czuł. Okej, dobra. Smacznego, idę do toalety. Niestety te wszystkie zdrowe żarcia, które w siebie wrzuca, poskutkowały tym, że jej perystaltyka jelit jest bardzo szybka, gwałtowna i raptowna. Tak to nazwę. Ja tam wolę tosty z serem i ketchupem. Dziewczyno, nawet teraz tego nie widzisz, ale strasznie się trujesz. Ale mi smakuje. Wiesz co? Bez przesady, bo wszyscy jedzą tosty, tak samo jak pizzę czy burgera. Nie, nie, ja nie jem. No, ja nie jem. Powinno się zdelegalizować pizzę i tosty. Ja tylko nadzieję, że to jabłko, to ona obierze z tej skórki, zanim je zje, no bo tutaj takie 2 wilki powinny w niej być. Jeden taki, że w tej skórce najwięcej minerałów jest i tak dalej, makroelementów, mikroelementów, a drugi wilk, no przecież te jabłka były opryskiwane, więc na tej skórce jest tyle chemikaliów. Myślę, że rozwiązaniem jest wyrzucić to jabłko. Najlepiej do tego koszyka, który postawili kilka lat temu w tej samej szkole na niechciane jedzenie. Ale Eryk je. I nie rozsłyszałam, jak opowiadał mi, że jadł kebsa czy pizzę na mieście, wiesz? Kurde, ja wolałabym, żeby on nie jadł takich rzeczy. Ale je! No dobra, ja to zmienię. Jestem ciekawa jak, wiesz? Będę robić mu śniadanie do szkoły, zadbam o to, żeby sam chciał się zdrowo odżywiać. Żebyś się nie zdziwiła. Ej, ale legit, gdyby mi na przykład do szkoły dziewczyna robiła jedzenie i sama mi je przynosiła i to by było zdrowe jedzenie,
Ja mogę nie jeść, ja mogę, ja bardzo chętnie zostanę zdrowym człowiekiem wtedy. Pod warunkiem, że nie muszę kiwnąć palcem. Eryk chce się zdrowo odżywiać, bo myśli, że to spodoba się jego dziewczynie. Tymczasem kolega jest zdziwiony, że uczeń zajada się surowymi warzywami. Dostajesz za darmo catering dietetyczny do szkoły, dostajesz pudełko. Jedz to, nie przejmuj się tym kolegą, nie przejmuj się tym pawianem. On to wspiera chów klatkowy. Tfu! Hej, Eryk! Jo. Wow, widzę, że wcinasz śniadanie, jak ci smakuje? No ej, to jest wyśmienite, uratowałaś mi tym życie. No to bardzo się cieszę, bo wpadłam na super pomysł. Będziesz teraz się zdrowo odżywiał razem ze mną i będziesz się czuł świetnie. Aha, no to Eryk, od dzisiaj je tylko ogórki i szpinak. I wyjdzie mu to na dobre, wiesz? Czy ty, jak nakładasz sałatę na swoją bułkę, to sprawdzasz, czy nie była pryskana, albo czy nie rosła koło ruchliwej drogi, co? Tak, bo w Lidlu jest zawsze napisane, że ta sałata to kosztuje 3 grosze więcej, bo jest grosze dalej od drogi. Z tego samego pola oczywiście, tylko trochę dalej od drogi, więc 3 grosze droższa i masz tyle zdrowia, tyle mniej benzyny odłożonej. Ja to robię tak. Biorę liść, odrywam i kładę na kanapkę. Proste. Nie myjesz sałaty! Nasty! Wiesz, jak to jest brudne? Weź sobie tak kiedyś otwórz sałatę, wiesz, że tam z syfu można znaleźć ziemi, robaków? Spoko było to śniadanko Nikoli i cieszę się, że się tak zajarała tym zdrowym odżywianiem. Jeżeli chce, żebym się dobrze odżywiał i będzie mi codziennie przynosić takie jedzenie, to ja w to wchodzę. No i problem rozwiązany. I jaki jest problem tego odcinka w takim razie? Chcesz mieć problem? To k***o nie ma problemu! Bo zawsze w szkole jest jakiś problem, jakiś konflikt. A tutaj, no ona chce, żeby on jadł zdrowo, zaoferowała, że będzie mu robiła to jedzenie, jemu smakuje. Gdzie jest problem? Że koledzy się śmieją. Marysia Celej z 7 A jest najlepsza wśród swoich rówieśników w grze na konsoli. Uczennica wykorzystuje każdą wolną chwilę, żeby pograć w strzelanki. W strzelanki na jakimś k***o, co to jest, PlayStation Vita? Co to jest za konsola? Maryśka, uczyłaś się na infę? Nie, a po co? No na sprawdzian! O kurde, tak się wczoraj wkręciłam w granie, że zapomniałam, nic nie umiem. Maryśka, przeginasz tą konsolą. Nie przeginam, po prostu jak dobrze mi idzie gra, no to w nią gram. Dla mnie najważniejsze jest to, aby dobrze mi poszło kłosek. Ja nawet nie wiem, z czego jest ten sprawdzian. To będzie, ona będzie prograczem, spokojnie. Ona dołączy do jakiejś e-sportowej drużyny, która gra na PlayStation Vita, apparently Fortnite, i będzie zarabiała więcej niż ten koleżka, więcej niż ci nauczyciele. Ona kupi tą szkołę. Może dlatego już nie ma odcinków szkoły, bo ona ją kupiła. Nic nie umiem, dostanę jedynkę, słabo. Spoko, Maryśka, nie martw się. Jak chcesz, to mogę z tobą posiedzieć i wytłumaczyć to w wolnej chwili. The S-word. Jest bardzo silny w tym chłopaku. Max Deja i Nathan Glapiński to najlepsi koledzy Marysi. Tak jak ona, uczniowie uwielbiają grać na konsoli. Nathan jest podekscytowany, bo przeczytał o internetowym turnieju, w którym do wygrania są cenne nagrody. Ty to zrobiłeś? Nie. Nie odwadzi się od nas, on to zrobił, sam widziałem. Wyramę ci... Dobra, szybkie zrzucenie winy, jedziemy dalej, patrz, zajebisty turniej znalazłem, nagrodą są żywi ludzie. Stary, patrz, są 4 gry do wygrania za darmo, nie ma jeszcze ich w sklepach. Ale jak wyjdą do sprzedaży, pewnie będą bardzo drogie. No to dlatego trzeba je kupić w turnieju. Ale to jest internetowy turniej i pewnie będą tam sami wymiatacze. No to trzeba spróbować. Wygra ten, który ma największą ilość punktów w 48 godzin. W co oni grają? W Pac-Mana? Pac-Man na punkty na czas? Co oni skaczą w Mario na... W jakiej grze? Na przestrzeni 48 godzin zbiera się punkty i to się jakoś... Co to za gra? TVN. Ten odcinek szkoły to jest jeden z nowszych odcinków szkoły. Czy wy naprawdę nie wiecie, jak wyglądają gry komputerowe? Gdyby to był jeden z pierwszych odcinków szkoły, to rozumiem. W tych dawnych czasach, 2014-13, kiedy tam nikt nie wiedział, co są gry komputerowe, tam nie dało się znaleźć jednego gracza, ale no, jak kręciliście to, to już każdy jego matka grali w gry komputerowe. Ba, pewnie montażysta montując to pyka sobie w Candy Crush obok monitora albo na monitorze. Nie obraź się, ale ani ty, ani ja nie umiemy grać w strzelanki. I to jeszcze jest FPS? Oni po prostu wrzucą wszystkich tych graczy na jedną mapę? I oni tam będą w nieskończoność 48 godzin się zabijać? Peak Entertainment. Mam pomysł. No? Maryśkę weźmiemy, ona łupie całymi dniami w strzelanki, na pewno jest dobra. No to nie jest najgorszy pomysł. Ja w życiu bym nie wygrał w takim turnieju, ale Maryśka to dobry zawodnik i da radę. A te gry są takie czadowe, że musimy je mieć. Od tylu lat czekałem na premierę tej FIFY. Tymczasem Marysia postanowiła, że pouczy się dziś stolkiem na sprawdzie. Nie podrywaj Maryśki! Weź się, spadaj! Jezu, dobra, spadaj stąd. Dominik Boss tam z tyłu w tych książkach grzebie? Dominik, nie chwaliłeś się, że w szkole grałeś. Organizowany jest turniej w strzelankę przez samego producenta. Chłopaki, to później, teraz muszę ogarnąć infę przed sprawdzianem. Maryśka, nie ma później. Organizowany turniej jest teraz przez samego producenta i dał na nagrody same kozaki. Musisz zagrać w strzelankę przez 48 godzin i zdobyć jak największą ilość punktów. No właśnie, no tak się mówi w prawdziwym życiu. Musisz zagrać w strzelankę. Moją ulubioną grą ostatnio jest gra RPG. Ta gra wyścigowa naprawdę sprawia, że moja krew płonie. O właśnie, mam pomysł. Ty będziesz grała, my będziemy robić twoje zadania domowe i jakieś tam rzeczy. Będziesz miała więcej czasu na łupanie.
Myślę, że warto. Łupanie w grę komputerową. To robią prawdziwi gracze. Łupią, orają w tę grę. Harują w niej. No, ja też myślę, że warto. W końcu to tylko 2 dni. Maryśka, wiesz jak wygląda poprawienie jedynki u kłosek? Jezu, damy ci te ściągi. Każdy być ciszej? Weź. Każdy wie, że u kłosek można ściągać. Zżyna nie u kłosek? A to dobre. Na twoim miejscu już bym się zapisywał na turniej, bo startuję już zaraz. Na twoim miejscu już bym się zapisywał. Ja tego nie zrobię, bo jestem zbyt chujowy w tej grze, której tytułu nawet nie znam. Jest to strzelanka, apparently. Nie wiem. Wygrywanie konkursu dla chłopaków jest dla ciebie ważniejsze niż sprawdzian? Nie dla chłopaków, tylko dla nas wszystkim. Tolek, zobacz, przecież te gry są mega fajne. Jeszcze sam będziesz chciał z nami grać. A nauka? No, przecież słyszałeś, że chłopaki ogarną mi ściągi. Weź trochę wyluzuj, nie spinaj się tak. Może chociaż skończyć tłumaczyć te C++. Nie, zaraz zaczyna się turniej, muszę się zarejestrować. Dobra, jak tam sobie chcesz? Fascynuje mnie też to, że ona jako fanatyczka gier komputerowych, takich ponoć na prawdziwych konsolach, nie wiem, na PlayStation Portable, PlayStation Vita, nie. Na prawdziwych konsolach lubi grać w gry, ale dopiero od niego się dowiedziała, co to w ogóle jest C++. Jak ktoś jest fanem gier komputerowych, to raczej ma taką świadomość siebie samego i tego, czym jest i skąd jego pasja powstaje, że chyba wie, co to jest C++. Jeśli nie, to trochę... Super, że chłopaki powiedzieli mi o tym turnieju. Zrobię wszystko, żeby go wygrać. A sprawdzian z Infy nie pierwszy i nie ostatni. Spróbuję na nim coś napisać i ściągać. Ale to nie to jest teraz najważniejsze. Najważniejszy jest turniej. Muszę wygrać dla Maxa nową Fifę. Czekał na nią 4 lata. Jest wiele zmian w stosunku do tej poprzedniej części. Na przykład Ronaldo gra trochę słabiej, bo już stary jest. Nikola podczas lekcji biologii stara się zainteresować zdrowym odżywianiem całą klasę. A teraz powiedz, jaka jest rola błonnika w naszej diecie. Wiem, jaka jest rola błonnika. A więc błonnik pobudza wydzielanie śliny, tak jak i soków trawiennych. Wiąże ze sobą nadmiar soków żołądkowych, co powoduje uczucie sytości. Ale błonnik pozwala ci też robić lepszą kupę. Powinnaś o tym wiedzieć, bo ostatnio, od kiedy jesz zdrowo, często chodzisz do łazienki, jak już wspomnieliśmy. Nikolka, dostajesz 5 za Dziękuję bardzo. Ja wam chciałam jeszcze powiedzieć, że błonnik wcale nie znajduje się tylko i wyłącznie w pieczywie. Znajduje się w wielu innych składnikach. Ja na przykład ostatnio znalazłam smoothie obiadowe, które jest zrobione z batatów, topinamburu, awokado, jarmużu, selera naciowego, soku z cytryny, wody. Mega wam polecam, naprawdę. Przyjęło się to gromkim niczym. Ten shake, ja nie wiem, czy ona to z głowy mówiła, czy miała to gdzieś zapisane, jakie tam mają być niby składniki, ale brzmi... Tak, paskudni, Jezus Maria. Ej, Nikola, jaki jadłaś biz? Tygodniowy, muszę obliczyć ile i jakich składników potrzebuję ja i Eryk, urządzić do tego menu, zaplanować zakupy, kupić same zdrowe składniki, rozumiesz? No właśnie, nie rozumiem, bo zrobisz zakupy, zrobisz jadłospis, a przyjdzie ci ochota na przykład na pizzę i co wtedy zrobisz, co? Gabriela, mi nie przychodzi ochota na pizzę, jasne, ja się tak zdrowo odżywiam. Ej, to ja rozumiem, że ta Gabriela szuka dziury w całym. Jest sobie ta typiara Nikola, chce się zdrowo odżywiać, chce wprowadzić w to swojego chłopaka, chce zarazić tym klasę, no winszuje jej, a Gabriela jest like, no ale co ci, jak ci przyjdzie ochota na pizzę albo chipsy? Co wy robicie? Co to jest? Nikola, co ty robisz? Zostaw to moje chipsy! Nikola! Nikola, dba o twoje zdrowie! Co ty odwalasz w ogóle? Czemu wyrzuciłaś te chipsy? Chipsy to sama chemia! Nieprawda, chipsy są z ziemniaków, co ty robisz? Jakby nie było, nie da się zaprzeczyć! No, chipsy są z ziemniaków! Ziemniak jest zdrowy, tak? Dużo błonnika, podstawowe źródło węglowodanów, nasz narodowy tutaj dar ziemi. Chipsy są zdrowe! Erik zaorał! Boże, nie! Dobra, ja mam gdzieś obok czego one leżały, oddaj mi kasę za to! Jak masz gdzieś obok czego leżały, to po prostu wyjmij ze śmietnika! Co z tego, że tam leżą pod rozkładającym się od 3 dni jabłkiem, bo pani sprzątaczce nie chciało się go wynieść. To ciebie nie obchodzi, obok czego leżały. Po prostu weź. Jest. Nie po to dałam ci moje śniadanie. Mm-hmm. Nie po to urządzam cały jadłospis. Nie po to chcę, żebyśmy się zdrowo odżywiali, żebyś ty to wszystko, kurde, po prostu jakimiś głupimi chipsami zniszczył. Słuchaj, spoko, rozumiem, ale nie możesz robić takiej akcji, że wyrzucasz czyjeś jedzenie. Czyli ona wychodzi z założenia, że jak jesz zdrowo, to budujesz taką wieżę. I w momencie, kiedy jesz jednego chipsa, to jest like a fucking wrecking ball i to rozwala tą wieżę. No nie, no Nikola ma dobre intencje, ale jednak jest trochę przygłupia. Ja naprawdę doceniam to, że chcesz, żebyśmy się zdrowo odżywiali. Doceniam to, bo po prostu wiem, że ci na mnie zależy. Ale po prostu nie rozumiem, dlaczego wyrzuciłaś jego chipsy. Nie możesz wymuszać na innych, żeby nie jedli zdrowych rzeczy. Ja nic nie wymuszam. Nie możesz wymuszać na innych, żeby nie jedli zdrowych rzeczy. Czyli możesz wymuszać na innych, żeby jedli zdrowe rzeczy. Erik, co ty powiedziałeś właśnie? Tymczasem Marysia dała się namówić kolegom i bierze udział w internetowym turnieju gier, aby wygrać cenne nagrody. Dobra, to wróćcie do plecaka. Jak ci idzie w ogóle? Zarąbiście, za mnie to kończy następny level. Czyli
w ten 48-godzinny turniej online gra na urządzeniu mobilnym działającym na baterię, która prawdopodobnie nie wytrzyma nawet 5 godzin, która być może nie łączy się z Wi-Fi w szkole. Ja też tak grałem w League of Legends. Jestem w brązie. Oddaj mi tę konsolę. Ale ja już nie będę. W tej chwili proszę mi to oddać. Super. Proszę zamknąć drzwi. Sprawdzian obejmuje 3 pytania dotyczące programów komputerowych. Proszę dokładnie przeczytać każdy z nich i wyczerpująco odpowiedzieć. Czyli w tej edycji ona była tym pechowym dzieciakiem, któremu zabrakło komputera. I będzie musiała się przytulić tam do jakiegoś śmierdzącego Huberta czy coś w tym stylu. Cóż z tego, że sprawdzian z informatyki? Nie potrzebujesz komputera! To było zawsze tak dla mnie głupie, że sprawdziany z informatyki nie miały często nic wspólnego z tym komputerem, który był fizycznie naprzeciwko ciebie, tylko napisz na kartce, jakie są k***a przybory w Paincie. Nie mogę ci zrobić screena, mordo? Co mi to służy, że je zapamiętam? To jest autentyczna historia. Ja miałem takie coś. Miałem takie pytanie, bo w liceum. Czego ty tam szukasz? Picia. Pokaż mi to. Ale naprawdę picia! Pokaż mi tę torbę. To jest twoje picie? Dostajesz 1. Ty próbowałaś mnie oszukać na sprawdzianie? Zastanów się nad swoim postępowaniem, resztę piszę. Ty naprawdę myślałaś, że to przejdzie? Wiem, że są ludzie, którzy potrafią ściągać. I wiesz, są ludzie, którzy nie potrafią absolutnie ściągać, ale taka akcja, za taką akcję w szkole ściągaczy dałbym ci 0. Minus 1, jak się nawet nie były dobrych chęci, ty nawet nie próbowałaś. Marysia jest zła, że pozwoliła zabrać sobie konsolę. Uczennica zamierza przekonać nauczycielkę, żeby oddała ją, bo nie ma na czym dalej grać w turnieju gamingowym. W ogóle ciekawa demografia w tej klasie, bo tak jak patrzę, to nie mogę zrozumieć średniej wieku. Są tu ludzie, którzy wyglądają jak mieli lat 12 i są tacy, którzy wyglądają jak mieli lat 20. Nie, może to jest po prostu jakieś piekło, a nie szkoła. Chłopaki, nie widzicie, że przez was Marysia ma same problemy? Weź się od nas odczep. Właśnie. Nie, to wy się od niej odwalcie. Ale to nie nasza wina, że Kłosek jej zabrała i ściągi i konsolę. Wasza, bo ją do tego namówiliście. A co ty taki zazdrosny jesteś, że od ciebie lepiej gra? Nie, tylko nie chcę, żeby Marysia miała przez was jeszcze więcej kłopotów. Problem to jest taki, że Kłosek zabrała Marysi konsolę i nie ma na czym grać. No i dobrze, może chociaż nie weźmie udziału w tym waszym durnym konkursie. Dobra. Ja nie rozumiem, co to za konkurs? Jak to ma niby działać? No w każdej chwili może się rozłączyć, przestać grać, zalogować ponownie. To przecież to było takie łatwe do zczytowania. Wystarczyłoby gdzieś zacząć grać, ten punkt zapisu gdzieś pobrać, gdzieś tam zmienić wartości, żeby było, że masz więcej punktów niż masz. Bo jeśli to wszystko jest online i się synchronizuje, to nie, to wtedy by się nie dało. Ale to nie jest online, bo to jest na PlayStation Portable! Masz batona. I jak? Dzięki. Kłosek nie odda mi konsoli, powiedziała, że oddaję mojej mamie, a mi kazała poprawić sprawdzian. Nie no, super. Kurczę, i co teraz? Nie wiem, no mogę jeszcze grać na kompie, no ale Kłosek na bank zadzwoni do mojej mamy i dostanę szlaban, więc słabo to widzę. Kurde, czemu ja nie mam własnej konsoli? No, ja też nie mam. To po cholerę im te gry są, które mają wygrać w tym turnieju, skoro nie mają konsoli, ani komputera. No bo ona powiedziała, że może grać też na komputerze w tę grę. Na czym oni chcą k***wa grać? Na pralce? That's a Clash Royale on a fridge. No, mogę jeszcze grać na kompie, ale na bank dostanę bana od mamy po telefonie od Kłosek. Nie wiem, co ja teraz zrobię, ale muszę coś wykombinować, bo muszę wygrać ten turniej. Jestem pewien, że osoba, która ją postawiła na tą setkę, zobaczyła, że tam jest ten baner, na którym jest między innymi pad do gier, bo tak, stań tam, to będzie takie ironiczne, że w szkole zabraniają ci grać, a tutaj jest, że można grać w gry i... Eryk jest głodny, ale nie chce jeść niczego bez konsultacji z Nikolą. Dziewczyna wściekła się, kiedy chłopak na przerwie chciał zjeść chipsy. A to nie jest tak, że ona miała nosić mu jedzenie? Bo jakoś ona chyba obiecała, że będzie mu przygotowywała to jedzenie, więc no nie wywiązała się z umowy. No to nie może przecież go oskarżać o to, że on nie ma co jeść. No bo co on ma jeść? W tym sklepiku wszystko jest jakieś takie chemiczne. Dawaj. No, to gramy. Kurde, ale czekaj, bo jestem głodny. A co, nie najadłeś się pastą warzywną? Wiesz co, najadłem się, ale znowu jestem głodny. I to stary, to może skoczymy na pizzę po szkole, tylko nie wiem, czy ci Nikola pozwoli. No, Nikola gardzi pizzą, więc nie ma szans. Nie gardzę, tylko po prostu wiem, z czego robią pizzę w barach. I sorry, ale ja nie mam zamiaru się tak truć. Jak chcecie, bardzo chętnie was kiedyś zaproszę do mnie na zdrową pizzę, którą sama robię. Będę teraz szczery, ona ma trochę racji. Taka pizza w takim podłym barze. Chryste panie, pamiętam taką pizzę w barze, który już nie pamiętam jak się nazywał, który miał piwo za 5 zł w takiej podłej dzielnicy Sosnowca. Ta pizza tam nie była zrobiona z normalnych składników. Ja nie wiem, czy oni robili z jakichś ludzi z kanałów, czy może, nie wiem, z jakiejś mąki hodowanej nad Wisłą, ale to było tak obrzydliwe. Co innego, taka prawdziwa włoska pizza, prawda? D.O.P. moi drodzy, tylko D.O.P. Pizza neapolitana. Kurde, sorry, ale nie mam nic innego oprócz śniadania, które już zjadłeś. Szkoda.
No stary, ja mam jeszcze drugą kanapkę z szynką, ale Nicola mi ją dzisiaj rano skrytykowała, nawet więc nie jej nie wyciągaj. Wiecie, że ludzie jedzą dużo więcej niż jest im to potrzebne? Nicola, przesadzasz. Nie możesz przecież chodzić głodny. Fakt faktem, Erik jest bardzo wychudzony, to jest bardzo szczupły człowiek. Także wydaje mi się, że jeśli ona natychmiast nie da mu tej kanapki, to on może przewrócić się i umrzeć. Ja myślę, że jego dzienne zapotrzebowanie kaloryczne nie zostało spełnione, a wynosi 5. Ale nie wiecie o tym, że głównie jemy dla swojej przyjemności, czy jest nam to potrzebne? Nie. Głównie jemy dla swojej przyjemności? Nicola, ale jak człowiek nie będzie jadł, to umrze. Chłopak jest bardzo głodny. Ciastka zdrowe takie. Tylko koniecznie bez oleju palmowego i bez słodzików. Zobaczę, coś się znajdzie. Bez słodzików? Czyli już cukier może być. Najzdrowszy cukier. Cukier krzepi, moi drodzy. Cukier można żreć tonami. Ale tego ksylitolu, erytrytolu czy innych tam substancji to ty nie. To są zwykłe herbatniki, tak? No czekaj, sprawdzimy skład, prawda? No niestety, ale te ciastka mają substancje spulchniające, no i słodziki, a zawartość cukru jest okropna. Dziękuję bardzo. Nie ma pani jakiejś zdrowej żywności? Ale jeśli zawartość cukru jest okropna, znaczy, że to, że go nie ma, tak? No bo cukier można żreć, to substancje słodzące inne niż cukier są problemem dla ciebie. Mam jabłka, mam owoce, mam też soki jednodniowe i mam jeszcze batoniki na przykład. O, to może batonika. Zbożowy, może będzie dobry. Proszę. Myślę, Nicola, że poważnie traktujesz zdrowe odżywianie. Tak, bardzo poważnie. Co niby tu jest? No popatrz. Dobre są. Niestety, ale ten batonik zawiera słodziki, nie weźmiemy go. No to też dziękuję. Nicola, no teraz niestety większość produktów ma jakiś składnik chemiczny. Wiem, dlatego uważnie czytam, żeby nic takiego nie zjeść, prawda? Tylko nie przesadzaj, proszę. Należy pamiętać o zdrowym odżywianiu, ale zachowując rozsądek. Oczywiście. Ale ja nie rozumiem porady pani Gruszki. Należy pamiętać o zdrowym żywieniu, ale trzeba zachować rozsądek. Ale co to znaczy? Mówisz to swojej uczennicy. Wytłumacz jej, gdzie jest ten rozsądek. Bo być może dla niej rozsądkiem jest nie zjeść nic, co zostało przetworzone. A może kogoś innego rozsądkiem jest zjeść 5 paczek chipsów. No bo jeśli są paprykowe, papryka zdrowa, dużo witaminy C. Pani Gruszko, pani jest nauczycielem. Proszę uczyć tych tłumoków. A skąd pochodzą te jabłka? Myślę, że z hurtowni. Nie o to mi do końca chodziło. Nicola, jeśli Eryk jest głodny, to obawiam się, że jabłko nie wystarczy. Może powinien zjeść coś konkretnego? Może jakąś kanapkę? Pani profesor, myślę, że się dogadamy. Oj nie, autorytet nauczyciela zburzony. Pani nauczycielka sugeruje, żeby on zjadł kanapkę? Niezdrową? Zrobioną z gówna i ludzi z kanałów? Oj nie, 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 nie. Nicola, musisz wyjść z tej szkoły, bo oni nie rozumieją. Oni są w tym matriksie, ty musisz z niego wyjść. Tylko żeby nie był głodny. No oczywiście. Weźmiemy jabłko w takim razie. Proszę, poczęstujcie się. Dziękujemy. Gruszka jest like, no jabłko mu nie wystarczy. Weźmiemy mu jabłko. My job is done. Nicola, mam się jabłkiem najeść? No a nie? Ale nawet Gruszka powiedziała, że nie powinien chodzić głodny. Chłop na hulajnodze tam jeździ. Jak chłopak na... Już zawsze to mówię, ale jak chłopak na desce jeździł, to Jezu, rodzice do szkoły. A potem ludzie jeżdżą tam na rowerach, snowboardach i hulajnogach. I co? Ktoś w ogóle patrzy na to? Nie, proszę bardzo. Zabijaj tych ludzi, przejeżdżaj ich, ty wariacie, piracie drogowy, dawcy organów. Eryk zjadł jabłko, ale nadal chce się mu jeść. Uczeń zastanawia się, czy warto dalej słuchać zaleceń swojej dziewczyny. Stary, ja ci po prostu może dam tą kanapkę teraz. Wiesz co? Nie, ale Nicola mówiła, że ona za zdrowa to nie jest. Ale jest pyszna, daj spokój, przestań kręcić aferę, do tej pory też jadłeś kanapki z szynką i żyjesz, więc... Dzięki. To fair point, chłop całe życie jadł kanapki z szynką i żył. Nagle tego jednego dnia pojawia się Nicola i on ma nagle w głowie, o nie, nie mogę zjeść tej szynki, bo umrę. Nie lepiej ci się żyło jako syn ambasadora, tam przynajmniej miałeś jakieś łańcuchy od pięknych Japonek. Erik, co ty jesz? Nicola, ale słuchaj, byłem strasznie głodny, to mnie Damian poczęstował. No tak, ale znasz moje zdanie na temat tej kanapki, tak? No, ale nie denerwuj się, przepraszam, byłem bardzo głodny. No tak, ale super, mieliśmy iść do mnie po szkole na makaron z warzywami, miało być super. Bardzo dziwne te określenia mieli na Netflix and chill, zanim Netflix był popularny. Ale Nicola, to nie jest tak, ja chcę się z tobą zdrowo odżywiać, ale naprawdę byłem tak głodny, że wziąłem tą kanapkę. Sorry, ale jedząc coś takiego, fundujesz sobie raka, miażdżycę i nie wiadomo co jeszcze, wiesz... Wiesz, jakie to jest niezdrowe? Sorry, ale ja nie zamierzam być z kimś, kto pakuje w siebie takie śmieci. Zastanów się nad tym, cześć! A to ja też rozumiem, że ona tak od dzisiaj zaczęła. Że jeszcze wczoraj ona razem z nimi jadła te chipsy, batony i kanapki z boczkiem i mortadelą. Ale dzisiaj, dzisiaj przyszła odmieniona. Tego dzisiejszego dnia Eryk jest like, o nie, dzisiaj nie mogę jeść, bo umrę. I ona go pilnuje i ona z nim zerwie właśnie. Trwa lekcja informatyki, na której Marysia ma poprawić wczorajszą jedynkę. Tymczasem uczennica przyszła do szkoły niewyspana, bo grała całą noc na komputerze mimo zakazu rodziców. Coś ty, kłasy zadzwoniła do moich starych dzisiaj przez tą po konsolę. Mam zakaz grania, ale i tak grałam całą noc na kompie. Nie zablokowali ci komputera? Nie znają hasła, na szczęście.
Tak to działa. Jak rodzice chcą odebrać dziecku komputer, dać szlaban na komputer, to muszą wprowadzić hasło i zablokować ten komputer. Nie, no, mój ojciec to mi wynosił monitor, jak byłem dzieckiem, miałem nie grać. Ale ja byłem sprytny, podłączałem sobie z powrotem. Ja tutaj od zawsze ten technik komputerowiec, moi drodzy, usługi informatyczne, Kamil Sus. Maryśka, widać, że jesteś zmęczona. Jesteś cała blada. Dobrze, Marysia, proszę do odpowiedzi. Marysia, już. Chwileczkę, czy ja mówiłam, że możecie wyjść? Dzwonek jest dla mnie, nie dla was. Możecie wyjść. Kłosek lubi po prostu zrobić taki power play, żeby pokazać, że to ona jest tą nauczycielką. A te małe szczury, te gnoje, które piszą C++ na kartkach, muszą jeść jej z butów, no. Dziewczyna boi się, że Karina Kłosek każe jej zostać i poprawiać jedynkę. O nie, jest za szybka. Karina Kłosek. Było te obcasy ubierać? A? To w trąbeczkach proszę popylać. Wtedy pani dogoniła, miały pani bonus do speeda. Tymczasem Nathan i Max obserwują, co robi nauczycielka. Uczniowie szukają okazji, żeby odzyskać konsolę Maryś. Woźna szła z tym ręcznikiem papierowym i znowu się jakiś zesrał na podłogę. Marysia! Przepraszam, nie słyszałam pani profesor. Chodź tutaj. Przepraszam, nie słyszałam pani dźwięku złowieszczych obcasów. Weź tutaj. Co się z tobą dzieje? Możesz mi wyjaśnić? Śmiałbym się, gdyby wchodzili do tej sali, a tam akurat ci raperzy z fałszywym leksem, like. Moje miasto Elbląg, na pewno Elbląg. Jesteś nieprzytomna? Dzisiaj widzę, że zasypiałaś na lekcji. Przepraszam, ale jestem strasznie zmęczona. Tak? A co robiłaś w nocy? Bo jedni wolą spać, a inni chlać po parkach, a my wolimy grać po nocach Counter-Strike'a. Proszę, przyjdź do mnie na dodatkowe zajęcia, poprawisz tę ocenę ze sprawdzianu, a dzisiaj o wszystkim powiem twojej mamie, jak przyjdzie odebrać konsolę. Dobrze, przepraszam, obiecuję, że poprawię ten sprawdzian. No, mam nadzieję. Jak ty chcesz go poprawić, to nie wiesz, z czego on był. Nawet nie wiesz, co to jest C++, to co z ciebie za gamer, girl? Mam! Uwaga, idzie szybko. A wy co tutaj robicie? Czekaliśmy na panią. W jakim celu? Chcieliśmy sprawdzić, co dostaliśmy ze sprawdzianu. Jak poprawię, to poinformuję was w odpowiednim czasie. Dobrze, nigdy nie widziałem kogoś, kto by miał takie jaja w tym serialu. Kraść od pani Kłosek? Wow. Maryśka, wstawaj, nie... Śpi. Chłopaki, to jest syndrom odstawienia gier komputerowych, nie grałem już 2 godziny. Chłopaki, czy wy przypadkiem nie jesteście grzybkami? Nie wiem, masakrycznie się czuję, oczy mi lecą. Zdobyłaś już drugie miejsce, możesz to wygrać, no proszę cię, idź teraz do Radio Węzła, zacznij grać, a my ci... Pójdziemy po jedzenie. No posłuchaj po jedzenie, no dobra, proszę. Dobra, będę. No dzięki, dobra, udało się, chodź. Niestety, ona nie będzie miała szans wygrać, ponieważ gość, który wygrywa, wygląda mniej więcej tak. Marysia chciała wygrać dla kolegów turniej internetowy. Ale usnęła. Ej, Maryśka! Jeny, co się dzieje? Gdzie ja jestem? Ale masakrycznie się czuję. Pobudka, masz tu batonika i soczek i działaj. Masz tu batonika i soczek, zapierdalaj, dawaj, szybko. Gry się same nie wygrają. Dalej nie mamy na czym w nie grać, ale Marysia, no najwyżej umrzesz, tak? Ja po czekoladzie zawsze mam dużo energii. No, ja też. Obawiam się, że batonik mi nie pomoże. No to co teraz? Nie wiem, jak wezmę tego konsolę, to od razu zasnę. No to może chcesz coś mniej mocniejszego? Co znaczy? Nie wiem, słyszałem, że po Anfie daje kop. Kocham szkołę, gdzie każdy uczeń wie wszystko o narkotykach, ale nie wie nic na przykład o tym, co to jest C++, albo nie wie nic o zdrowym odżywianiu. Dealer stoi na każdym korytarzu przy każdej klasie, jest 15 takich, załatwiam ci co chcesz, włącz się za łaską. Wszyscy w uniwersum szkoły wiedzą wszystko o narkotykach i o niczym innym. I love it. Narkotyk nie, nigdy dobra. W życiu. Sorry, tak mi się palnęło. Sorry, tak mi się palnęło, bo akurat wiesz... Mam troszeczkę na zbyciu i tak no, trochę, wiesz, potrzebuję trochę pieniędzy. Ja nie dam rady. Ale bez ciebie nie wygramy tego turnieju. Właśnie. Ale przynajmniej nie zaśniecie. Maciej, grajcie. Nie no, Maryśka. Sorry, czekaj. Chłopaki. Maryśka, czekaj. O, dzielenie konta, za to pewnie poleci ban. No i po wygranej, jak tylko się dowiedzą, że więcej niż jedna osoba grała. Że gdyby był taki turniej, jakkolwiek jest durny, to na pewno byłoby tak, że po prostu osoby by się zmieniały i była taka ciągłość grania. Kurczę, no, tu ja się narażam i kradnę konsolę po to, żeby Maryśka mogła grać. Ona nie może grać, bo jest śpiąca? Muszę coś wymyślić, żeby odzyskała moce. Bo ja na pewno nie wygram tego turnieju, a nagrody są tak blisko. Ale to jak chuj oni muszą być w tej grze, skoro ona już im nastukała jakiś high score, jest druga i oni nie potrafią tego już tylko pociągnąć? Ej, co za łamagi. Ja za swoich dobrych czasów to w TB levelowałem całkiem szybko.
Jeden level na 3 tygodnie. Uczeń chce przeprosić dziewczynę i przekonać ją, że podoba mu się jej fascynacja zdrowym jedzeniem, dlatego sam przygotował dla niej śniadanie. Stary, nie dość, że ona się f***wi, bo zrobiła pewnie dla ciebie jedzenie i jest z jej perfekcyjnie wyselekcjonowanych składników. Jeszcze otworzy twoje pudełko i powie ci, ty wiesz skąd ta brzoskwinia jest w ogóle? Ty wiesz jaki nosorożec wysrał te twoje awokado? Nie możesz tego jeść! Takie śniadanie zdrowe dla ciebie. Wow, tak... wygląda fantastycznie! Ale wiesz, że nic niezdrowego nie zjem, prawda? Ja wiem. Dlatego wszystko wcześniej sprawdziłem. Aha, a co wiemy o tej bułce? Wiesz co, ja byłem dzisiaj w piekarni, kupiłem tą bułkę, jest świeża i pełnoziarnista. Ja nie wiem, czy ją usatysfakcjonuje, Eriku, że pan piekarz powiedział ci, że jest świeża i pełnoziarnista. Ja myślę, że ona chciałaby wiedzieć dokładnie, gdzie została zmielona ta mąka i czy przypadkiem nie żyły tam szczury. Bo jeśli żyły tam szczury, to trzeba wiedzieć też, czy te szczury przynosiły jakieś choroby i jak pachniał ich mocz. Jeśli nie masz takich informacji, to ta bułka nadaje się tylko do w***ania. Szynka wygląda, jakby było więcej w niej wody i konserwantów niż mięsa. Ej, weź no się nie trzepiaj. Ona była taka droga. Nazywa się... domowa? Aha, no dobra, a wiesz czemu jest taka różowa? No czemu? Ma w sobie azotyn sodu, wiesz jakie to jest szkodliwe? Nie, ja myślę, że ta dziewczyna ma przyszłość jako Magda Gessler. Po prostu kiedy Magda Gessler już trzeba ją będzie tam, nie wiem, odłożyć gdzieś na bok, to wtedy ona wejdzie jako nowy prowadzący kuchennych rewolucji. No, jakbym słyszał Magdę Gessler. Ja chciałem, żeby ci to wszystko smakowało. Chciałem, żebyś to chociaż spróbowała. Bardzo się starałem. Wiem, że się starałeś, ale ci nie wyszło, nie rozumiesz tego? Nie chciało ci się nawet przyznać składu głupiego serka. Wiesz, że to mogło mnie otruć? Co? Serek miałby cię otruć? Hmm? Czy kiedykolwiek kogoś serek otruć? O, no, słuchaj, czy otruł to nie wiem, ale jeśli okazałoby się na przykład, że ona ma nietolerancję laktozy, to serek mógłby, no, jeszcze bardziej wpłynąć na jej nowo poznane problemy z perystaltyką jelit. Jejku, Nikola, wszystko było tak jak chciałaś, wszystko było zdrowe. Owoce, warzywa, bułka! Dla mnie najważniejsze jest zdrowe odżywianie, a jeśli ty tego nie rozumiesz i chcesz truć siebie i mnie, no to sorry, ja nie potrafię być z kimś takim, zrywam z tobą. Co? Zrywasz ze mną przez to, że przygotowałem ci dobre śniadanie? Zdrowe śniadanie? Nie! Zrywam z tobą, dlatego bo mamy inne priorytety. Co za suka! On tak się stara! Przynosi jej te, no, na jego chłopski rozum zdrowe jedzenie. A ona zamiast wytłumaczyć mu, zamiast docenić, że on chce. Nie, zrywam z tobą. Mam nadzieję, że nie wygrasz tego twoje 5 minut. Stary, ale ogarnij. Tymczasem Eryk jest smutny po tym, jak Nikola nie doceniła jego starań i zerwała z nim. Nie wiem, co teraz zrobić. Po prostu niby mi na niej zależy. Ale kurde, strasznie mnie zdenerwowała. Stary, ale ona woli szpinak od ciebie, rozumiesz? Co on ma z tym szpinakiem? Cały czas jego koronnym argumentem jest, że o, ona je ogórek i szpinak. Jak będziesz jeść jak ona, będziesz jeść ogórek i szpinak. Ogórek i szpinak są zajebiste! Człowiek, o co ci chodzi? Jaki masz problem z ogórkiem? Teraz możesz jeść co chcesz. No wiesz co, niby tak, no. No to co, pizza? No proste. No to zamawiam. Do szkoły? My kiedyś tak zrobiliśmy. Odbieraliśmy przez piwnicę, fajnie było wtedy. Jest mi na maksa przykro, że Nikola mnie tak potraktowała. Bo ja naprawdę się starałem zrobić zdrowe śniadanie. No ale trudno, jak Nikola tak chce, no to do niczego jej nie zmuszę. Jedyny plus jest taki, że mogę na luzie zjeść sobie pizzę. A i tak wolałbym, żeby do mnie wróciła. Nie no, Eryk złoty chłopak, szkoda mi go. No, myślę, że zrobił jednak pewną ewolucję od czasu bycia synem ambasadora. No, musiał mieć bardzo, bardzo, bardzo twardy charakter, żeby przeżyć to wszystko, co się musiało dziać z nim w tej szkole w dawaniu syna ambasadora. Natomiast prawda jest po jego stronie, racja jest po jego stronie. Ona chciała z nim zerwać, nie jest on w stanie sprostać jej wymaganiom apparently, chociaż stara się, no to niech ona spierdala, a on niech sobie zje dobrą kapriciozę. Wszyscy szczęśliwi. Dwa wypije i będzie miała takiego powera, że ja nie wiem... Nathan i Max próbowali grać za Marysię w turnieju, ale nie udało im się osiągnąć dobrych wyników. Chłopcy na przerwie kupili jej napoje energetyczne. Mają nadzieję, że to pozwoli dziewczynie opanować senność i dalej będzie mogła rywalizować w turnieju. Tak jest! Nie możesz już grać, oczy ci się zamykają, twoje ciało mówi ci zostaw to! Dupnij monsterka, stary, dobrze będzie! Oh, energole! Takie zdrowe! Pieprznij 3! 5 monsterków, 2 Red Bulle, dobrze będzie! Zdobędziesz ten kolejny poziom w tej grze na punkty, w której masz drugie miejsce. Co, udało wam się zdobyć dużo punktów w turnieju? No, nie za bardzo. Właściwie to... graliśmy na twoim koncie i spadliśmy na 4. miejsce. Łopsyr, daki, no dziewczyno, nie marnuj na nich czasu. Wiesz, ilu pro playerów jesteś w stanie wyhaczyć na odpowiednich Discordach? Dobra, sorry, tak wyszło. Nie gadaj, tylko pij. A co to jest? Energetyki, podobno dają mocnego kopa. Kupiliśmy najmocniejsze, jakie były, więc pij. Nie, okej, okay. Jestem w stanie uwierzyć, że Gamer Girl, grająca na PlayStation Portable, w grę z poziomami, w której zdobywa się punkty przez internet, ja jestem w stanie uwierzyć, że ona nie wie, co jest C++, bo być może ona nawet nie
nie jest w stanie powiedzieć, w jaką grę gra, poza tym, że jest to strzelanka. Ale nie wiecie, co są energetyki, będąc into gaming? No ilu tych bęcwałów ci codziennie mówi, żebyś dupnęła monsterka, no? A co ty tu jeszcze robisz? Jest pod wałką. Już idę, pani profesor. Ty pijesz energetyki? Jesteś za młoda. Tak, bo byłam strasznie zmęczona. Masz 13 lat, nie pij tego, bo może ci zaszkodzić. No, jak skończysz 18, to będziesz mogła, wiesz jak jest, wing wing. No, ja tutaj, wiadomo, pani od informatyki stara, wiesz co ja robię po godzinach? Wiesz jaką mam rangę zajebistą w CSGO? Wszystko zasługa napojów energetycznych. Ale ja się uczyłam. Uczyć się trzeba w dzień. W nocy się śpi, wyrzuć to tutaj w tej chwili. Spoko, pani Kłosek, i tak było puste, nic się nie zmarnowało. Mam 8 takich w plecaku. Serio, Maryśka? Sama nie wpadłaś na to, by wpić takie świństwa. Dopiero Kłosek musiała ci to uświadomić. Wyrzuciłam to po to, żeby się odszczepiła. Serio, Marysia? Sama nie wpadłaś na to, żeby pić takie świństwa? Kłosek musiała ci to uświadomić? Czyli za wszystkim stoi Kalina Kłosek? Co ten młody chłop pierdoli? I widzisz, jak się świetnie czuję? Co zrobiłaś? Wypiłaś aż 3? Kobieto, weź już tego więcej nie pij. No, na razie nie będę, bo wróciła mi energia. Ale jak tylko zachce mi się spać, no to wypiję kolejny. Aż tak ci zależy na tym turnieju? Ty piara znalazła lifehack na życie. Chcecie się spać? No energo, no walnij se. I tak pij w nieskończoność, to ci się nie będzie chciało nigdy spać. Elon Musk na pewno tak działa, dlatego jest taki bogaty. Nie wiem, co ten Tolek tak się mnie czepia. Wypiłam 3 energetyki i czuję się świetnie. Przecież mogę grać na przerwach. Niech da mi w końcu spokój, chyba wiem, co robię, no nie? Wpiłam 3 energetyki. Teraz jak trzeba maszować przycisk A, to mogę po prostu chwycić go w dłoń, bo moje ręce i tak się telepią, że nabijam tam rekordy. Eryk jest przekonany, że nie będzie już z Nikolą razem. Znowu ktoś na desce. Czy to jest jakiś running joke, który scenarzyści szkoły zrobili, że tam zawsze ktoś jeździ na jakimś pojeździe? W mojej szkole chyba nigdy nikt nie śmigał na czymś takim. Może chodziłem do słabej szkoły. Kłóciłaś się z Erykiem o zdrowe odżywianie? Tak, zerwałam z nim, ale po prostu się nie dogadujemy. To znaczy? Dzisiaj przyniósł mi do szkoły śniadanie, które było po prostu totalnie chemiczne. Szynka naszprycowana chemią, serek ze skrobią. Ej, ale skrobia jest z ziemniaków. Ziemniaki to samo zdrowie, jak już rozmawialiśmy. Chipsy zdrowe, skrobia zdrowa. I zamknij te japy. Nikola zrozumiała, że zależy jej na Eryku. Uczennica wie, że zachowała się nie w porządku, robiąc mu awantury o jedzenie. Jedna krótka rozmowa z gruszką jej tego uświadomiła? Nie była w stanie sama tego zinternalizować w tym swoim, ilu tam, 15-16-letnim mózgu? Nie, musi przyjść pani gruszka, jak anioł, anioł z nieba i powiedzieć: no, źle się zachowałaś, on chciał dobrze. Nagle wszystkie czakry się odblokowują, nagle ona myśli: kurwa, jestem jednak Chciałam z tobą pogadać. Ze mną? Przecież jem pizzę. Tak, z tobą. Chciałam cię przeprosić. Chciałam was przeprosić. Podoba mi się to, że tak bardzo nonszalancko ta typiara też zjada tą pizzę. Typiara, która się bardzo kłóciła o to, jaka ta pizza jest super. Może po prostu jej endgame'em było zjeść pizzę za darmo, bo coś nie było mówione, że ona się dorzuca. Oni we dwójkę zamówili. Także ja myślę, że ona po prostu chciała za wszelką cenę, po trupach, żeby ktoś zamówił pizzę. To śniadanie było super, naprawdę było fantastyczne, ale ja po prostu nie chcę jeść takich rzeczy. Eryk, dasz się przeprosić? Dobra, ale słuchaj, od dzisiaj to ty robisz wszystkie śniadania. Mogę robić codziennie. Ale to już było w tym dealu. Będę robić mu śniadanie do szkoły. Co, ona się nie wywiązała z niego, tak? To shame on her, to ona go wypchnęła z powrotem na ciemną ścieżkę pizzy. I nie robisz afery o pizzę, chipsy czy cokolwiek. A widzisz, ja bym robiła aferę? W sumie ty nie to, jak wyluzowałaś to, może się skusić? O nie. Ja raczej sobie usiądę i zjem, mam jeszcze kilka orzeszków. Nie to jest, że wzięła pizzę za darmo, ty piara pobrała, to jeszcze rozdaje ją. No ale cóż, Nikola nie chciała, to sama sobie zjem kolejny kawałek, jak nie patrzą. Tymczasem no, tak Marysia zaczyna źle się czuć po wypiciu energetyków i wielu godzinach grania na konsoli. Dobra, ej, głęboko oddychaj, to zawsze pomaga. Czekaj, Maryśka, co się dzieje? Nie, że tego nauczyciela. Najpierw wodę, poczekaj sekundę. Dobra, pójdziemy wodę, zaraz wrócimy. Spoiler, nie wrócili, po prostu pobiegli do Turcji i tam znaleźli azyl polityczny. Nie odpowiedzą za śmierć koleżanki. Nauczycielka informatyki Karina Kłosek zorientowała się, że konsola, którą wczoraj zabrała Marysi, zniknęła. No od kiedy pani oddała tą konsolę, to cały czas na niej gra. Dla niej to teraz jest w ogóle najważniejsze. Bo chłopaki ją namówili do tego, aby brała udział w jakimś konkursie. Nawet jej kupili energetyki, żeby nie spała. Dla mnie to jest po prostu jakaś paranoja. Karina Kłosek tam stoi z takim: wow, to jest dobry dump fabuły. No, dziękuję. Dziękuję za opowiedzenie mi całego filmu. Ała! Marysia! Ała, jak to Marysia! Ała. Co się dzieje, Marysiu? Boli mnie serce! Ała! No tak, typiara narzeka na ból serca, dali jej wodę. Jakby ją wzięli do higienistki szkolnej, to przynajmniej dostałaby krople miętowe. Woli usiąść, kujecie? Tak, strasznie mnie Ile boli. Ile tych energetyków wypiłaś? Nie wiem, piłam jeden za drugim.
Czekaj, siedzę, dzwonię po karetkę. Karina Kłosek pewnie myśli, lamus. Nie wiedzą, że ja jestem już na 11. Lepiej się czujesz troszeczkę? Tak, ale nadal mnie boli. Pozwoli, oddychaj, wasze genialne pomysły. Ile tego kupiliście? No parę. Ale w sumie skąd oni wzięli pieniądze? To nie są tanie rzeczy. Wiecie, ile takie energetyki teraz kosztują? Ja nie piję ich, bo mi nie smakują, ale gdybym był fanem energetyków i chciał sobie na przykład spić kulturalnie jednego na kilka dni, to kosztuje więcej niż piwo at this point. Czemu to jest takie drogie właściwie? Robienie ściągawek na sprawdziany, kupowanie energetyków i wykradanie konsoli. A to wszystko po to tylko dlatego, żeby Maryśka wygrała dla was jakiś głupi turniej. Zamknij się! Dosyć już! Max, Nathan, w tej chwili do pana dyrektora. Tam opowiecie o swoim genialnym pomyśle. Ten tutaj Tobiasz Seweryn, nie pamiętam jak się nazywa ten dzieciak, bardzo jest takim chodzącym wyjaśniaczem fabuły. No bo tutaj ona wypiła energetyki, ponieważ oni kazali, Ja myślę, że to jest ten chłop, który edytuje Wikipedię o Gwiezdnych Wojnach, pisząc o tym, gdzie dokładnie były guziki Dartha Vadera i za co odpowiadały. Naprawdę się boję o Maryśkę. Skąd miałem wiedzieć, że po energetykach można zesłabnąć? Ale przypał. O wygranej w turnieju to już możemy zapomnieć, a jeszcze Maryśka wyląduje przez nas w szpitalu. Skąd miałem wiedzieć, że od energetyków można zasłabnąć, albo że ogólnie picie dużej ilości naraz jest szkodliwe dla zdrowia? Wcale nie ze szkoły, mam 15 lat, w tej szkole jestem pierwszy dzień. Po zbadaniu Marysi ratownicy zdecydowali, że zabierają uczennicę na szpitalny oddział ratunkowy. No i crossover episode ze szpitalem. Zaliczony. Czy rodzice dziewczyny wiedzą o całym zdarzeniu? Tak, dzwoniłam do nich, już są w drodze, a ja poinformuję ich, że państwo zabrali. Super, dobra, zabieram ją, jedziemy. Trzymaj się, Maryśka. Uwaga! Drogi. Uwaga, przejście! Posuńcie się. Przejście, proszę. Ale fake! Gdyby taka sytuacja była w szkole, to już ta cała szkoła by stała na tym korytarzu i była tak co się stało? Ktoś umarł, A czy ona z tego wyjdzie? Uwaga, nie wiem, nie jestem lekarzem. Może gdybyś mi wcześniej powiedział, co planują twoi koledzy, to nie byłoby tej całej sytuacji. Jeszcze on dostał pierdol! Weź, bo ja chcę wiedzieć, ile włosów miał Chewbacca na klacie. Nicola przestała naciskać na Eryka w sprawie zdrowego odżywiania. Mimo tego uczeń stara się uważać na to, co je, ale traktuje to mniej restrykcyjnie niż jego dziewczyna. Wiesz co, nie jadłem śniadanie, jakoś nie zdobyłem. Okej. Heja! Hejko! Hejo! Siema, chcecie paluszki? No jasne, chociaż mogę paluszka, czy będzie aferka? No i się trochę. Czyli mogę. Oj, Nicola, on wcale nie leci na twoje jedzenie. On by chciał tylko tych paluszków. Nie, ten związek nie ma sensu. Ona mu tutaj oferuje takie świeże, ładne warzywka, piękne, jakieś słupki, marchewki. Paluszki. Prost, taki cham. Że mam paluszkowe świadanie Nicoli. O Jezu, ja jeszcze żyję. Spoko. Bierzcie ile chcecie, mam jeszcze jedną paczkę. Ale przecież paluszki są niezdrowe. No ale to tylko paluszki. No dobra, to i ja się poczęstuję paluszkiem. O nie! Czasem każdy z nas może zjeść paluszka. No mamy. Ale czasem. Jednego paluszka. Jednego paluszka. Przepraszam za to, że cię wtedy tak cisnęliśmy podczas tego turnieju. Bez kitu zależało nam tylko na grach, to była przesada. No ja też się bez sensu tak nakręciłam, chciałam wygrać. Mogłam od razu posłuchać Tolka i wziąć się za naukę. Może kiedyś znajdziemy jeszcze jakiś turniej i kiedyś nam się uda, co? No na razie to nie za bardzo, bo mama zabrała mi konsolę i mam zakaz grania. A, i jeszcze muszę poprawić jedynkę u Kłosek. Ja ci nie pomogę, ledwo dostałem dwóje. Ja też orłem nie jestem. No to może siędziemy razem i się pouczymy? Mi tam pasuje. No to chodźmy. No i jak zwykle, moi drodzy, ucierpiały gry komputerowe. O, czyli to i wszystko ich wina. No, cóż, jeśli to był szkolny take na uzależnienie od gier komputerowych, to był dosyć fatalny, ale bardzo zabawny. Moi drodzy, bardzo podoba mi się ten odcinek. Jestem trochę dumny z tego, że poniekąd sam go znalazłem, poniekąd został mi zaproponowany. Moi drodzy, piszcie mi na DM, bo mogą się zdarzyć właśnie takie sytuacje jak ta, że odkryję jakiś niesamowicie kolejny odcinek, którego jeszcze nikt nie odkrył. No i cóż, jeśli zostaliście ze mną do końca, zostawcie lajka, zostawcie suba i zostawcie komentarz o treści. To nie jest twoje 5 minut. Widzimy się już za niedługo. Ciao!